To jest kwadrans na angielski, lekcja 253. Witajcie w odcinku, którego nie można słuchać na głodnego. Dzisiaj wskakujemy w tryb wakacyjny i omówimy temat lodów. Poznacie rodzaje lodów po angielsku, ich smaki oraz wiele wyrazów niezbędnych, aby kupić lody na wyjeździe wakacyjnym. Także dziś temat mocno deserowy. Without keeping you waiting anymore, let's begin. Zacznijmy od małej informacji, bo widziałem w internecie, że w języku polskim dla niektórych to jest niepoprawne, gdy mówimy o lodach w liczbie pojedynczej. Że lód? Że lód, tak. Okej. Okay. Musiałem to sprawdzić, żeby uniknąć burzy negatywnych komentarzy. Okej, okay, co mówi słownik? Słownik mówi, że od jakiegoś czasu można mówić, przez to, że pojawiły się lody na patyku, to można o nich już mówić, że poproszę jednego loda i nie ma to jakiegoś znaczenia erotycznego. Nie jest to zabarwione w żaden sposób. Okej. Okay. Tak mówi pani profesor Kłosińska. Powołujemy się na autorytety. Możecie powiedzieć, poproszę loda i to jest okej. Okay. Okej, okay. Ja cały czas myślałam, że to jest okej, okay, a nie widziałam nawet, że to jest kontrowersyjne. Ja też nie wiedziałem, dopóki nie przeczytałem bardzo wielu komentarzy zirytowanych ludzi, jak można mówić, że chciałem kupić loda. To niepoprawnie. Otóż okazuje się, że poprawnie. Dobrze. Do meritum. Zaczniemy sobie od rodzajów lodów, bo jest ich naprawdę sporo, a wymienię tylko te takie najbardziej popularne u nas i w tych krajach anglojęzycznych, więc wiemy, że lody to będzie po prostu ice cream. Oczywiście. I takie, które są nabierane na gałkę, tak? Tworzymy z niej kulki, to będą hard ice cream. Hard ice cream. I to są takie domyślne lody. I pewnie jak się domyślasz, skoro mamy hard, to jest też coś takiego jak soft ice cream, albo dokładniej mówiąc soft serve ice cream. Soft serve ice cream. I to będą lody z maszyny. Bardzo popularne w UK, zresztą w Polsce chyba też. Okej, okay, ale to są takie włoskie, jak u nas się mówi, że to są włoskie lody? Dokładnie tak, u nas to się mówi lody włoskie. One są rzeczywiście takie bardziej soft, prawda? No bo są lejące się. No, one są taką delikatnie zamrożoną śmietaną. I to jest właśnie soft serve. Soft serve, fajnie. Tak, soft ice cream albo soft serve ice cream. Ciekawostka jest taka, że w Stanach, żeby coś mogło się nazywać ice cream, musi mieć co najmniej 10% tłuszczu, a soft serve nie mają. Dlatego jak zobaczycie soft serve, to oznacza to, że to są produkty lodopodobne, jak czekolada. Okej. Okay. There you go. Także soft serve. Okej. Okay. Oprócz tego jest też gelato. 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 To będą lody gelato, to są takie prawdziwe włoskie lody. Mm-hmm. Tak, tak, to są włoskie lody. Kojarzy mi się to w ogóle z Jared Leto, nie wiem dlaczego. Gelato, Leto. Close enough. W każdym razie, gdy mówimy tutaj o lodach w stylu włoskim, to jest gelato, to rzeczywiście te lody dostępne we Włoszech i one rzeczywiście są bardziej gęste, podawane jako troszkę cieplejsze, poprzez to, że są bardziej gęste, mniej napowietrzone, to przy zmrożeniu byłyby za twarde, żeby je nabierać. Mamy też oprócz tego sorbety, czyli sorbet. Sorbet. Czyli lody owocowe, nazwijmy je chyba, tak? Zamarznięty deser owocowy? Zamarznięte owoce, zmielone. Zamarznięte owoce, zblendowane, tak. Bardzo popularny w Stanach jest coś podobnego, to się nazywa frozen yogurt. Frozen yogurt. Czyli takie lody zrobione z zamarzniętego jogurtu. W skrócie mówi się na nie froyo. 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 Piękna nazwa, froyo. To taka zdrowa wersja lodów, bo z jogurtu. Można się tak usprawiedliwiać. Mhm. Gorąco polecam wkruszyć paczkę ciasteczek Oreo właśnie do jogurtu. Wtedy będą jeszcze zdrowsze. Zamrozić w jakichś foremkach. O, it's delicious. Pogoda nas teraz nie nastraja na lody. Poza tym w Polsce też są bardzo popularne lody wodne.
O tak. Znaczy kiedyś na pewno w latach 90. były. W latach 90. były w folijkach, z tego co ja jeszcze pamiętam. Były, a pamiętasz te takie, co się tak naciskało? Wystać z folijki, to było coś obrzydliwe, jak się na tym zastanowić. A pamiętasz te takie wyciskane takie, że był taki papierowy, on był papierowy, opakowanie i się tak wyciskało te lody. Myślę, że mówimy o tym samym, ale, tak? Ale nie kojarzę papierowego, tylko takie... foliowe bardziej. Tak, bo mi się kojarzyło, on pewnie folia była na zewnątrz, ale w środku był, albo odwrotnie, że w środku była folia, a na zewnątrz był karton. I trzeba było je najpierw trochę ogrzać, bo się nie dało ich wyciągnąć. I to wodny był właśnie. Tak. W każdym razie, po angielsku takie lody wodne mają kilka nazw. W Stanach usłyszymy ice pop. Ice pop. To jest skrótem od ice popsicle. Ice popsicle. Tak, bo icicle to jest sopel. Sopel, o tak. Więc icicle to jest sopel, a popsicle to taki słodki sopel. Popsicle. A w Wielkiej Brytanii mówi się na to ice lolly. Ice lolly, czyli lizak taki. No, lizak lodowy, ice lolly. Ice lolly. No dobra. A to oznacza, że on musi być na patyku? Bardzo dobre pytanie. Miejmy nadzieję, że tak, bo tak jak już uznaliśmy, lizanie go z opakowania jest dość mało higieniczne. No. Ale też szalone lata 90. I później wszystko się kleiło od tego, pamiętasz? Były super tanie. Mm-hmm. Ice pop albo ice lolly. W Polsce jednak częściej kupujemy zwykłe lody na patyku. No. I to się nazywa ice cream bar. Ice cream bar, jak czekolada. Tak. Jak tabliczka czekolady. Albo jak baton. Jak, tak, no. To też są batony, typu Mars Bar czy Snickers Bar. No, a to jest ice cream bar, czyli właśnie... Kostka. Kostka, tak. Często pokryta w polewie czekoladowej. No wiadomo, prawda? Z migdałami najlepiej. Także ice cream bar. No i tutaj wrzuciłem sobie jeszcze słówko, że lody mogą być wegańskie. To jest chyba najlepsze tłumaczenie, jakie znalazłem, czyli po prostu bez laktozy. Dairy free ice cream. Dairy free ice cream. W ogóle ice cream nam mówi, że jest w ogóle ze śmietany, nie? Tak. A to nieprawda. W sensie cream mówi nam, że jest ze śmietany. A to nieprawda. Lody wodne jest nam ze śmietany. No nie. Ale też nie mają cream w nazwie. Ice pop, ice lolly. A tak, masz rację. Ale tutaj wegańskie już. Tak, dairy free ice cream. W tej części poznamy kilka kluczowych słów, żebyśmy zamówili takiego loda i się nie zdziwili. Po pierwsze, wspomniałem już, że lody kupujemy często na gałki, prawda? Tak jest, szczególnie latem. Po angielsku to jest scoop. Scoop. Tak, czyli jak chcesz dwie gałki, to powiesz... Two scoops. Two scoops of ice cream, please. No albo przy kasie po prostu two scoops. No bo pani wie w kasie, co kupujesz. Jeżeli chcesz w wafelku, no to powiesz, że potrzebujesz do tego cone. Cone. Albo ice cone. Ice cone. Czyli, ale to jest tylko taki wafelek, taki jak róg, tak? Taki do lodów. Rożek, tak. A nie taki wafelek, że jesz takie ciastko wafelek. W czekoladzie na przykład, że przełożone czekoladą. To nie są cones. Nie, cone musi być stożkiem, czyli musi być rożkiem. Jak róg. Tak. I jeżeli kupujemy lody rożki, a nie na patyku, bo niektórzy takie preferują, to też to będzie właśnie ice cone. Ice cone. Tak jest. No, ale tylko te sweet one. Tylko te mogą być wafelki słodkie. Się liczą. Powiedziała Ania, I have spoken. Tak by to było w Mandalorianie. Przemówiłam. Te inne się nie liczą. Nie oszukujcie się. Możemy też kupować lody w kubeczkach, prawda? No bo jak macie dzieci, które jedzą za wolno i to się topi i jest wszędzie, to czasem kubeczek jest dobrym pomysłem. I to jest po prostu cup. Cup. Jak filiżanka, chociaż to kubeczek. A jak się nazywa łyżeczka albo patyczek do lodów, jak jesz z... pojemniczka, to potrzebujesz mieć czym jeść. Nie sprawdziłem, nie wpadłem na to. You're right. Ten odcinek się robi coraz ciekawszy. Tak, odpowiedź jest rozczarowująca. Po dłuższym researchu Amazon potwierdza, że to będą po prostu plastic spoon albo disposable spoon, ice cream spoon.
No, nothing fancy. That's sad. Także nie mają łopatek. Jesteśmy bardziej kreatywni. Mają po prostu spoons. Nie tak miało być. Kolejną rzeczą przy zamawianiu lodów, którą możemy sobie dołożyć, no to są tam różne dodatki, które lecą na górę i to się nazywa toppings. Toppings, jak do gofrów. Bo lecą na górę, tak jest. I do pizzy, to też jest toppings. Można też dać sobie posypkę, to już jest specjalny wyraz i to są sprinkles. Sprinkles. Bo one tak jak zraszacze, tak sobie wiesz, w różne miejsca. Sprinkle. Sprinkle, sprinkle. Troszkę tu posyp, troszkę tam. Więcej cukru jeszcze. Tak jest. No i pozycja obowiązkowa to bita śmietana, czyli whipped cream. Whipped cream. No jak już jecie lody, to nie ma się co ograniczać. Wytrzymacie. Więcej dajcie tego cukru. Niektórzy też lubią dodać jakiś syrop smakowy, czyli... Czekoladowy, karmelkowy, o! Słony karmel, tak jest. Mm-hmm. Czyli po prostu syrup. Syrup. No, a jeżeli rzeczywiście kupujemy już takiego gotowego loda, na przykład na patyku, no to on będzie miał polewę czekoladową i taka polewa to będzie coating. Coating, jak tak. Płaszcz. Czyli na przykład chocolate coating. Chocolate coating. I to wszystko, jak wrzucicie w jedno miejsce, to robi się deserek lodowy. Mm-hmm. Taki pucharek lodowy z deserem nazywa się po angielsku sundae. Sundae? Jest inaczej pisane niż niedziela. Dokładnie, ale to brzmi jak słoneczny dzień. Więc wiecie, co, jakie macie plany na niedzielę. Sundae. Sundae. I w Stanach często, przynajmniej w filmach, w serialach, nie wiem, czy w rzeczywistości też, ja nie jadłem, jest coś takiego jak banana split. Banana split. Może natraficie gdzieś w serialu czy w filmie. Banana split to jest deser lodowy, zrobiony na bazie połówki banana. Banan jest wzdłuż przekrojony. Okej. Okay. I tam obok niego są jakieś lody i masę różnych posypek, też z whipped cream. Okej. Okay. Popularny deser w Stanach. Banana split. To ja jeszcze mam pytanie, ale ja mam pytanie, ale się boję go zadać, bo będzie research gruby. Dajesz. Pamiętasz, jak w Polsce były takie rolady lodowe? No, wiedziałem, że zapytasz o rolady. I'm sorry, I had to. No dobrze, no to też nie będzie nic fascynującego niestety, albo na szczęście, bo dogrzebałem się. To będzie po prostu ice cream roulade. Ice cream roulade. Tak, ice cream roulade. To będzie coś takiego, bo roll ice cream to już coś innego, to są lody tajskie. A tak, wiele wiemy na temat lodów. Na koniec przygotowałem jeszcze kilka tych podstawowych smaków lodowych. Wierzę, że ze smakami już nie będziecie mieć problemów, no ale tak just in case. Waniliowy to będzie? Vanilla. Vanilla ice cream. No i to taka podstawa. Inne wierzę, że sobie poradzimy. Ale jeszcze zobaczmy na przykład pistacjowy. To będzie? Pistacio? Pistacio. My favorite. Jest też taki smak hazelnut. Hazelnut. Orzech laskowy? Orzechowy. Czy to jest po prostu orzechowy? To jest jako orzechowy, ale to ja nie lubię orzechowego, więc też już się naciąłem kilka razy. Bo czasami jak mamy orzechowy, no to... jest z orzecha włoskiego, prawda? A czasami z laskowego. Hazelnut to jest orzech laskowy. Mm-hmm. Natomiast hazelnut z orzechów laskowych to taki często spotykany smak. Może też być taki smak jak chocolate chip cookie dough. Chocolate chip cookie dough. To jest mój ulubiony. Więc cookie dough to jest ciasto na ciasteczko. Tak. Popularny smak w Stanach znowu. A chocolate chip oznacza, że coś jest z kawałkami czekolady. Mm-hmm. Chocolate chip cookie dough. Chocolate chip cookie dough. Tak jest. Mój research pokazał także, że popularnym smakiem jest coś, co się nazywa Rocky Road. Rocky Road? Tak, Rocky Road, czyli kamienista droga. I to są lody czekoladowe z orzechami i piankami, marshmallow. Cóż za dziwne połączenie. W Stanach popularny smak lodów. Okay. Rocky Road. Okay? I na koniec warto jeszcze nam wprowadzić smak chocolate fudge. Chocolate fudge. Chocolate znamy, a co to jest fudge? To jest krówka?
Pięknie, to jest krówka. Przetestujmy teraz całe to słownictwo. Aniu, jak powiesz, że chcesz zamówić, to może być jedno zdanie, to mogą być dwa albo 12 zdań. Mm-hmm. Słuchaczu, słuchaczko, to jest zadanie też dla ciebie. Poradź sobie. Chcesz kupić dwie gałki lodów, jedną o smaku czekoladowym, a drugą pistacjowym w wafelku. Okej. Okay. I'll have two scoops. A chocolate scoop. And a pistachio scoop. Excellent. Na pewno można też poradzić sobie jeszcze szybciej, prawda? Powiedzieć, I'll have two scoops, chocolate and pistachio. In scone. In cone, I have. In cone, tak. Zgadza się. In a cone. Sweet one. Dobrze. Of course. Dobrze. Zadanie numer dwa. Kupujesz dwa lody na patyku. Jeden wodny, oh yes. No. A drugi w polewie czekoladowej. W sensie, tam nie trzeba podkreślić, że to jest w polewie czekoladowej, tylko tam był taki specjalny wyraz. No to dajesz. Uh-huh. I'll have one popsicle and one ice cream bar. Very good. One popsicle and one ice cream bar, please. Good job. No i creme de la creme. Kupujesz deser lodowy w pucharku. Smaki lodów to orzechowy i waniliowy z bitą śmietaną i posypką. Jak to zrobić? I'll have a sundae with two scoops of ice cream, one vanilla and one hazelnut, with whipped cream and sprinkles. Good job. One vanilla and one hazelnut with whipped cream and sprinkles. Dajcie wszystko, co macie. No i bon appétit. Smacznego. Czy czujecie się głodni? A jeśli nie, to czy czujecie się gotowi na kupowanie lodów po angielsku? Mamy nadzieję, że dużo z tej lekcji się dowiedzieliście. Następnym razem, gdy będziecie kupować lody, to powiedzcie sobie po angielsku, jak byście to zrobili. To wszystko, co mamy dla Was dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Bye! Bye.